Dzień dobry, witam Pani bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Konieczny. Dzień dobry, witamy serdecznie. Ania Przybysz, koordynator miejsca aktywności lokalnej, zespół do spraw współpracy ze środowiskiem lokalnym, Ośrodka Pomocy Społecznej Zielnicy Włochy. I Marlena Piekarz-Kolszówka, koordynator wolontariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy. Dziękuję Paniom. Cieszę się, że mamy możliwość spotkania się i porozmawiania o działaniach, które dzieją się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, Miasta Stołecznego Warszawy, o licznych działaniach, licznych pomysłach i też warto podkreślić na samym początku, że jesteście Państwo pierwszym ośrodkiem pomocy społecznej, który powołał do istnienia, który utworzył miejsce aktywności lokalnej. Wiemy, że sporo się dzieje, więc przejdźmy może do tego, do oferty wolontariatu. Jaką ofertę wolontariatu przygotowaliście Państwo dla mieszkańców Warszawy, a w szczególności dla osób młodych, uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych? Jeśli mogę zacząć, Aniu, przede wszystkim podkreślę, że wolontariat u nas realizowany jest w takich trzech podstawowych kategoriach, mianowicie wsparcie dla seniorów, wsparcie młodzieży dla młodzieży w odrabiankach, tak to mam nadzieję uroczo nazwaliśmy. Chodzi oczywiście o wsparcie w odrabianiu lekcji i w pomocy w ewentualnych zaległościach szkolnych. A trzecia kategoria to wolontariat akcyjny. W każdym z nich mogą zaangażować się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Proszę powiedzieć właśnie, bo ten pomysł odrabianek jest bardzo ciekawy i uczniowie też takie działania realizują w szkołach i też mówiła Pani właśnie o tych trzech takich filarach działalności. A w jaki sposób uczniowie, uczennice czy też mogą zgłosić się do Państwa? Czy też przyjmujecie Pani na przykład zgłoszenia indywidualne, czy też to powinno być zgłoszenie ze szkoły, na przykład szkolnego koła wolontariatu? Myślę, że przede wszystkim jesteśmy otwarci na współpracę w każdym, rzekłabym, wymiarze. Także czy to będzie zgłoszenie indywidualne ucznia czy uczennicy, czy faktycznie zgłosi do nas koło wolontariatu działające przy danej placówce szkolnej, każda taka oferta będzie mile widziana. A co dzieje się w miejscu aktywności lokalnych w Państwa dzielnicy, w dzielnicy, w której Panie działacie? Miejsce aktywności lokalnej to miejsce, gdzie mieszkańcy, grupy nieformalne, formalne i organizacje pozarządowe mogą realizować własne inicjatywy. My też proponujemy swoją ofertę. Tak miało to miejsce w zeszłym roku. I tutaj też przydatni są wolontariusze, właśnie akcyjnie, ale mogą realizować jakby stały cykl zajęć czy zadań, które sobie wymyślą i w których czują się dobrze. I które są zgodne z naszym regulaminem działania. To są projekty, to są wydarzenia dla sąsiadów, to może być rękodzieło, to mogą być warsztaty plastyczne, to mogą być różnego rodzaju działania otwarte jakby na społeczność lokalną. To zapytam się, jakie działanie zapamiętałyście Panie, które zorganizowali wolontariusze, czy też zorganizowaliście wspólnie z wolontariuszami? Z takie, z którego jesteście najbardziej dumne, które było na przykład dla Was najciekawsze? My jesteśmy dumni w ogóle z tego, że wolontariusze włączyli się w działania i że tak naprawdę częściowo przyjęli odpowiedzialność za prowadzenie tego miejsca. To jest chyba największy rezultat naszej pracy. Mamy mieszkankę, to jest młoda osoba, która prowadzi zajęcia psychorozwojowe, to jest mindfulness, czyli spotkanie z uważnością. Prowadzi też krąg kobiet dla mam, ale mamy też młodzież, która prowadzi warsztaty z rękodzieła. Ale cieszy nas jednakowo zaangażowanie wszystkich mieszkańców, którzy jakby nieodpłatnie dzielą się swoim czasem, pasją i umiejętnościami. Ja dodam tylko, że trudno byłoby nam wyróżnić jedno z bardzo dużej gamy wydarzeń, które tutaj się odbywają. One są też tak różne, bo od kulinariów przez rękodzieło, czy właśnie to wsparcie psychologiczne, że to też to jest nieporównywalne, natomiast każdy z nich ma dla nas ogromną wartość. Powiedziałyście Pani o czymś bardzo też, myślę, że ważnym z perspektywy wolontariuszy, że jest tak miejsce, Mali jest tak miejscem otwartym też na pomysły i na inicjatywę osób, a my wiemy, że młode osoby mają mnóstwo pomysłów, więc myślę tutaj, że sporo wolontariuszek będzie chętnych do włączenia się w działania. Wiemy już, w jaki sposób można się zgłosić, a proszę powiedzieć mi, na jakiej stronie internetowej lub też gdzie szukać informacji o tym, aby zgłosić się do Pań i rozpocząć swoją aktywność jako wolontariusz.
Każdy ośrodek pomocy społecznej, znaczy każdy ośrodek pomocy społecznej, w tym ośrodek pomocy społecznej dzielnicy Włochy, prowadzi wolontariat i zgłosić się można, kontaktując się właśnie z ośrodkiem. Myślę, że znakomita większość ośrodków ma swój profil na Facebooku, ale ma także swoją stronę internetową. Ponadto ośrodki, które prowadzą miejsca aktywności lokalnej, też prowadzą profile takich miejsc i to jest najszybsza chyba droga komunikacji z koordynatorami wolontariatu. A teraz zapytam się o taką ścieżkę zgłoszenia. Rozumiem, że jest chętna osoba lub też szkolne koło wolontariatu, które zgłasza się do Pani i następnie to zgłoszenie jest jakoś weryfikowane, czy po prostu od razu ten wolontariusz, wolontariuszka czy grupa wolontariuszy jest zapraszana do współpracy. Jak to wygląda w takiej kwestii organizacyjnej, aby chętni młodzi ludzie już wiedzieli po prostu, jaka jest procedura, na przykład co dzieje się po kolei? Ja powiem tylko jeszcze tak nadmienię jedną ważną rzecz. My jesteśmy członkiem lokalnego partnerstwa Włochy i do naszych zadań należy również organizowanie społeczności lokalnej. Tutaj to, co udało nam się wypracować i to, co Marlena w zasadzie realizuje na bieżąco, to jest bieżący kontakt z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, a również kołami wolontariatu z terenu naszej dzielnicy. Także bardzo ważne jest posiadanie takiego stałego kontaktu z partnerami. No bo realizuje się wspólne działania partnerskie i też bardzo ważne jest przy organizacji wolontariatu odpowiedź na bieżące potrzeby, czyli organizujemy ten wolontariat w odpowiedzi na coś, jaka potrzeba w danej chwili wynikła, a też ten kontakt stały jakby ułatwia organizowanie wspólnych działań i wspólnych zadań. Też dziękuję bardzo za tą informację. Chciałbym dopytać się jeszcze o kolejny krok, czyli faktycznie już działania wolontariuszy. To jest tak, że wolontariusze współpracują bezpośrednio z paniami, czy też faktycznie mogą sami inicjować te działania w ośrodku? Wolontariusze mogą inicjować oczywiście swoje działania w porozumieniu z nami, bo nie ukrywam też tą ofertę, weryfikujemy i dostosowujemy do potrzeb społeczności lokalnej. Także po kontakcie z nami, po tym naszym, mówiąc górnolotnie, akcepcie, no, przystępujemy do działań i w tym momencie już wolontariusze są tymi osobami, które nie dość, że inicjują, to też prowadzą dane aktywności. Zbliżając się już do końca naszej rozmowy, chciałbym dopytać się jeszcze o korzyści, które zyskują wolontariusze i wolontariuszki, angażujący się też w działania czy też to w ośrodku pomocy społecznej dzielnicy Włochy, czy też to w miejscu aktywności lokalnej. Jakie też korzyści mogą Pani wskazać? Taką podstawową korzyścią to jest samo poczucie tego, że zmieniamy czyjś świat na lepsze. Czy to będzie pomoc seniorom, bo ktoś wyprowadzi psa, czy zrobi zakupy, czy też nauczy plecenia makramy, jakby te możliwości są różnorodne. Natomiast na pewno takie poczucie zadowolenia to jest pierwsza podstawowa korzyść. Ale dodatkowo oczywiście wypisujemy zaświadczenia o służbie wolontarnej, bo tak górnolotnie to pozwalam sobie nazwać, która potem w dalszej karierze szkolnej nie jest bez znaczenia. To takie Lub podstawowe. zawodowej, bo jeżeli mamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych, to również przy ubieganiu się o pracę czy też staż jest to brane pod uwagę bardzo często. Znaczy, widzimy też różne możliwości, które wolontariusze zyskują. Natomiast jeszcze chciałbym dopytać się, czy są jakieś kwestie albo też obszary, o które nie dopytałem, a które chciałyby Panie dodać, o które chciałyby Panie uzupełnić naszą rozmowę? Ja może powiem o samej organizacji wolontariatu. Niezmiernie ważne jest, aby instytucja poważnie podeszła do tematu i żeby utworzyła w zasadzie albo poważnie traktowała koordynatora wolontariatu, aby ta osoba miała przestrzeń do tego, żeby realizować te zadania i żeby też miała odpowiednie kompetencje, gotowość do realizacji pewnych działań i taką otwartość. To jest bardzo ważne. I też bardzo ważne jest jakby umiejscowienie tego wolontariatu w swojej strukturze i też ważne jest, żeby posiadać środki na organizację wolontariatu, finansowe i pozafinansowe, chociaż ażeby powiedzmy organizować te spotkania integracyjne dla wolontariuszy, żeby spędzać z nimi czas, budować grupę,
żeby mieć relację wytworzoną z wolontariuszami, a także niezmiernie miłym akcentem pełnienia służby wolontarystycznej jest też powiedzmy otrzymywanie pewnej gratyfikacji, czy też gadżetów związanych, czy też z instytucją, czy też ze świadczeniem wolontariatu. To nie muszą być duże rzeczy, to może być zwykły powerbank, długopis, notes, ale też bardzo ważne jest, żeby jakby wyposażać wolontariuszy w niezbędne materiały do pracy. Jakby epidemia wymusiła na nas konieczność sprostania wymaganiom, jakby i tutaj objęcia wsparciem seniorów i też jest niezmiernie istotne, żeby tacy wolontariusze dostawali materiały niezbędne do świadczenia takich usług w postaci wyposażenia, aprowizacji, też materiałów, którymi mogą po prostu się ochronić przed wirusem w kontakcie jakby z innymi ludźmi. Dziękuję bardzo za taką też ważną kwestię, też taką kwestię odpowiedzialności, też tych właśnie tych potrzebnych materiałów, które są niezbędne do realizowania świadczeń wolontariackich. To teraz jeszcze już ostatnie takie pytanie, gdzie można znaleźć informacje w ofercie wolontariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy oraz o miejscu aktywności lokalnej, które Pani prowadzicie? Więc gdyby jesteście na Facebooku oraz w jakich jeszcze mediach, w jakich nośnikach możemy poznać informacje o tym, co robicie? Przede wszystkim to strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej i zakładka wolontariat. Poza tym wspomniana przez Pana strona, właściwie Facebook Miejsca Aktywności Lokalnej we Włochach. Jest też grupa włochowskich wolontariuszy, którą prowadzimy w ramach Facebooka i tam też można nas znaleźć, zgłosić się, poczytać, podzielić się. Być w kontakcie z nami. Super. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję Paniom za poświęcony czas, za naszą rozmowę. To życzę, żeby kolejni wolontariusze dołączali chętnie do działań, które prowadzicie i żeby faktycznie miejsce aktywności lokalnej stało się takim miejscem, do którego coraz więcej osób przychodzi i korzysta z tego potencjału i z tej oferty, którą wspólnie tworzycie. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Życzę wielu sukcesów i chętnych wolontariuszy do aktywności. Bardzo dziękujemy i zapraszamy.